Mówi się z Ksobała, witam w szybkich mediach. Jest 21:15, punktualnie jak zawsze. 21:15, plus 21 miałam za oknem, taki ciepły wieczór, ale już się ciemno robi, coraz wcześniej się robi ciemno. I co poza tym? No mamy środę. Jak cały czas przez to, że wczoraj nie było tego programu, to ja mam takie wrażenie, że dzisiaj jest poniedziałek, a to jest nieprawda. To jest środa. Środa, 2 sierpnia. Bach, 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 Karabach. Już nie gra w pucharach, tak. Po zwycięskim remisie dalej przeszedł Raków. Dlatego nie mogę Państwu powiedzieć, że już w Europie nie ma słabych drużyn. Są, Raków gra dalej. Proszę Państwa, może my zaczniemy od tego, co Pan Premier powiedział. No nie pokażemy tego filmu, tego wideo, które nagrał, bo to jest takie na 5 minut. Ale w takim twecie dołączonym do krótkiego filmu, w którym premier apeluje generalnie o to, żeby zachować spokój w związku z tą oczywistą prowokacją na granicy polsko-białoruskiej i informuje o tym, że jutro się spotka z prezydentem Nausedą, premier napisał tak: Drodzy Państwo, takich prowokacji będzie więcej i będą obliczone na tworzenie zamieszek. Nasi przeciwnicy liczą na podziały w Polsce. Oni liczą na polityków, którzy w 2014 roku zapowiadali po ataku Rosji na Krym, że nie będą realizować koncepcji antyrosyjskiej, a wcześniej chcieli dogadać się z Rosją taką, jaką ona jest. Liczą na polityków takich jak Donald Tusk, który na 7 dni przed agresją Rosji na Ukrainę uznawał inwazję na wielką skalę jako mało prawdopodobną. Jak można się tak mylić w sprawach tak fundamentalnych dla polskiego bezpieczeństwa? Dyktator Białorusi Aleksandr Łukaszenka wprost powiedział, że liczy na Tuska. On czeka na powrót Tuska do władzy, bo wie, że takie projekty zapewniające Polsce bezpieczeństwo, jak choćby zapora na granicy, jak odtwarzanie jednostek wojskowych na wschodzie, jak wielka modernizacja polskiej armii odejdą w zapomnienie zgodnie z doktryną Tuska. Gdyby nie ochrona polskich granic, grupa Wagnera w 2 godziny byłaby już teraz w Warszawie. Dlaczego o tym mówię? Bo dziś nie ma żartów. Wagnerowcy będą pewnie przebierani za białoruską straż graniczną i będą pomagali nielegalnym imigrantom przedostać się na terytorium Polski. Ale przeliczycie się, przeliczycie się. Nie pozwolimy wam destabilizować Polski. Żadnemu Polakowi nie wolno wpisywać się w prowokacje Wagnerowców, Łukaszenki i Putina. Niezależnie od tego, jakie są jego pobudki, apeluję do wszystkich o zdrowy rozsądek, o niepoddawanie się atmosferze kreowanej przez niektórych. Polska jest bezpieczna siłą naszej armii i służb, a także siłą sojuszy, w których jesteśmy. Każdy, komu bliskie są takie wartości jak wolność, suwerenność i demokracja, powinien stać dziś murem za polską racją stanu, za tymi, którzy dziś chronią nas i chronią to, w co wierzymy. Nie pozwolimy wam destabilizować Polski. Nasz rząd, rząd PiS na to nie pozwoli. No mam takie wrażenie, że wszystko na temat tego naruszenia powietrznej granicy, przestrzeni powietrznej Polski przez siły zbrojne Białorusi zostało powiedziane. Moim zdaniem no wybór, przed jakim my stoimy, jest dosyć prosty. No, możemy słuchać tego, co mówi TVN i generał Różański, albo na przykład słuchać tego, co mówi premier, czy tego, co mówią inni generałowie. Generał Waldemar Skrzypczak w rozmowie z portalem W Polityce powiedział tak: część polskich polityków i mediów bierze udział w grze, którą prowadzi Putin z Kremla, straszeniu Polaków, wywołaniu niepokoju, strachu, paniki. I temu to wszystko służy. A my jesteśmy słabi i bezradni. Nie mamy odpowiedzi, nie mamy kontrpropagandy. Jest wręcz coraz gorzej, nie coraz lepiej. Putin wciąga nas w tę swoją grę, a politycy dają się w tę grę wciągać. I tu tkwi największe niebezpieczeństwo dla Polaków. Białorusini pokazali, że nie dzieje się nic takiego, co miałoby sprawić, że mamy prawo czuć się bezpieczni. Poza propagandą oczywiście. Mamy prawo czuć się zagrożeni, bo jeśli nie ma reakcji na takie przeloty, to jak się mamy czuć? W co mamy wierzyć? Przede wszystkim nie powinno to zostać zamiecione pod dywan. Musi być reakcja naszego rządu na lot i to musi być reakcja z udziałem struktur międzynarodowych, czy OBWE, czy innych, ale należy to zrobić tak, aby Łukaszenka był zmuszony się z tego wytłumaczyć, aby dostał ostrzeżenie, że następnym razem co wleci, to spadnie, bo zostanie zestrzelone. Nie może być innej opcji. Jeśli cokolwiek wleci jeszcze ze strony Białorusi, to nie może być sentymentów, musi być zniszczone, zestrzelone, musi być wyartykułowana ze strony Polski wyraźna groźba w stosunku do Mińska,
że jeżeli jakikolwiek statek powietrzny naruszy przestrzeń Polski, zostanie zniszczony i mamy być na to gotowi, a nie dać się ośmieszać Łukaszence. To generał Waldemar Skrzypczak. Generał Roman Polko powiedział, że Białorusini po prostu zakpili sobie z naszego systemu obrony powietrznej. Niestety, tutaj rzeczywiście pretensje można mieć do dowódcy operacyjnego, który będąc uprzedzony o ćwiczeniach, wiedząc, że coś takiego ma miejsce, nie zareagował w sposób właściwy. Właściwe działanie i po pierwsze wykrycie, ostrzeżenie, a jeśli nie wycofałyby się, to zestrzelenie, a nie reakcja po 10 godzinach, informacjach medialnych, które okazały się na podstawie zdjęć cywili. No chyba jednak lecieli. Dla mnie to jest kolejny błąd i tutaj się uderzę w pierś wojskowych. Przecież mamy system Pilica, stacje radiolokacyjne Bystra, a co więcej doskonale wiemy, że śmigłowcy starają się latać na niskim pułapie, a nawet wzdłuż rzek poniżej poziomu drzew. Miejmy nadzieję, że wszystkie wnioski zostaną z tego incydentu wyciągnięte. Pan Andrzej Zasłaj, kończy się panie Andrzej, dobry wieczór. Kłaniam się serdecznie. Ja chciałem nawiązać taką kwestię, jeżeli chodzi o tą komisję, która ma powstać, z nadzieją, bo dużo ludzi rozmawiali ze mną też i pytali się na różne tematy. Przepraszam, że prezydent podpisał, że prezydent dzisiaj podpisał tak, że tylko jedną rzecz jest, jedna rzecz, że dlaczego mimo wszystko trochę została złagodzona. Ta komisja powinna mieć dostać takie priorytety, które nie mają żadnych, ale to żadnych. Tacy ludzie jak Tusk, czy cała ta banda gangsterów, która współpracowała z Rosją i oddawała wszystko. Oni nie powinni mieć najmniejszej, ale to już nigdy w jakiejś funkcji państwowej, czy w Sejmie, czy w co. Oni powinni być wykluczeni, powinni stanąć przed Trybunałem Stałym. To jest odpowiedź dla zdrajców, bo to jest, no cóż, no co można powiedzieć? Panie redaktorze, no tak jak mi się pytają i mówią, bo ja dużo takich ludzi, dlatego że akurat no, mam możliwość tych zadania pytań na zjeździe klubu naszego i tak dalej, to pytają się, dlaczego tacy ludzie nie powinni istnieć już w polityce, tylko być zakazami i postawieni przed Trybunałem Stanu, a nie pan prezydent mimo wszystko złagodził to. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, to jest trochę dla mnie, nie tylko dla mnie, bo tak jak mówię, że jest jakaś forma łagodności, czyli oni będą w dalszym ciągu mogli być premierem, mogli być no, w zarządach różnych, a to nie powinno być. Nie powinno być. A druga sprawa, chciałem się, jeżeli chodzi o te przerażające tony odpadów od szkopów, jest jedna zasadnicza sprawa. Nigdy oni nie usuną tego. To musimy być przekonani, dlatego że my możemy się zwracać do Trybunału, tylko ten Trybunał, no taki Safian powie, że oni usunęli? No nie powie. I nikt nie powie, bo to jest hitlerowski wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej. I nie ma innej możliwości. Jest jedna możliwość taka, żeby musimy te no, wojskowe samochody zapakować to, ja nawet sam pójdę zapakować i przekroczyć w Guben czy w tym granicę i wywalić to wszystko i dodać jeszcze coś takiego lepszego. To jeżeli tego nie zrobimy, to te tony będą tutaj w Polsce i nie zostaną usunięte, bo szkopy, oni mają gdzieś nasze roszczenia
każde roszczenia. Tak jak za zbrodnie, tak wszystkie. Oni po prostu śmieją się z tego, dlatego że mają, wiedzą doskonale o tym, że Hitler nie po to rozpoczął wojnę i nie po to Polska broniła całego świata, bo Polska broniła całego świata, cały świat. Jeszcze co mógł w głowie mieć taki Mikołajczyk, jeżeli od sowieckiego zbrodniarza usłyszał, że my nie mamy zostać żadnych szans w Teheranie. Właściwie też my możemy sobie nic kompletnie, my jesteśmy już dosłownie wymordowani będziemy i byli, to było wiadomo. Tak usłyszał właśnie nasz przedstawiciel rządu londyńskiego od zbrodniarza sowieckiego. I tak to jest, że to nie ma najmniejszej możliwości. I ta komisja, myślałem, że będzie taka, która wykluczy i osądzi tych to nic. Wiemy, których. Dziękuję. Dobra. I nie, znaczy pani, dobra, ja mówię dobra, ale właśnie nie dobra. Panie Andrzeju, bo to jest tak. Dlaczego my się musimy zwracać do tego, jak to pan powiedział, hitlerowskiego trybunału? No bo przecież jak tego nie zrobimy, to zacznie się wrzask, że my nie stosujemy się do praworządnych reguł obowiązujących w tej kulturalnej Europie. A przecież i pan, i ja, my jesteśmy Europejczykami. My się stosujemy. Co do tych Niemców, proszę pana, też kopy. Hitler, no bo taka jest ta narracja, tak? Hitler ich napadł i od tego się zaczęła wojna. Oni takie rzeczy opowiadają. Zresztą nie tylko oni. Oni to u siebie opowiadają już od dawna i w związku z tym mają kolosalne sukcesy na tym polu. Nazi matki, nazi ojcowie, choćby ten film. Natomiast wczoraj było święto. No wiadomo, jakie święto było wczoraj. Okazuje się, że nawet takie najświętsze święto, jakie wczoraj było, to też można zepsuć. Na przykład w tym TVN-ie pan redaktor Morozowski powiedział, że, cytuję, bo ja sobie to zanotowałem, Niemcy przerobili ten temat historii. To miało być argumentem przemawiającym za tym, że to my Polacy powinniśmy brać z nich przykład, z tych Szwabów, a nie się domagać jakichś nieuzasadnionych reparacji, tylko dążyć do pojednania z Niemcami za wszelką cenę, bo oni się już rozliczyli z tą historią II wojny światowej. Według wszystkich niemieckich badań robionych przez Niemców wynika, że w coraz mniejszym stopniu w ogóle cokolwiek kojarzą z tej II wojny światowej, z tej najnowszej historii swojej. Generalnie tam dominuje taki przekaz, że bohaterski naród niemiecki przeciwstawiał się tej polityce nazistów i dzielnie walczył z Hitlerem. Oni nie słyszeli w ogóle o jakimś tam powstaniu warszawskim. O powstaniu w getcie coś tam mniej więcej, ale o powstaniu warszawskim to już naprawdę nie. W ogóle tego powstania nie kojarzą. Natomiast dla mnie takie nie do zaakceptowania jest to, że takiemu, nie chcę się wyrażać, redaktorowi Morozowskiemu to do głowy nie przyjdzie, że na przykład to powstanie było po to, żeby ta Polska się nie stała kolejną sowiecką republiką, czego na pewno pragnął jego tatuś pracujący w resorcie, żeby właśnie tak było, żeby się stała taką kolejną sowiecką republiką. W absolutnie odmienny sposób niż został wychowany pan redaktor Morozowski, wychowują swoje dzieci ci, którzy byli na tym wczorajszym marszu. Telewizja Gazety Polskiej nagrała taki krótki filmik. Uwaga, Telekino, pokażcie proszę, co mówili ci rodzice, tak, wczoraj podczas tego marszu. Trzeba pamiętać o tych wspaniałych ludziach, dzięki którym możemy teraz właśnie tak spokojnie maszerować tymi ulicami.
Powiem tak, chciałam nauczyć swoje dziecko patriotyzmu. Uczę od pierwszego dnia jej życia, dlatego że moje dziecko urodzone jest 11 listopada. I od pierwszego dnia chcę uczyć się o patriotyzmu, żeby wiedziała, czym jest Polska i czym jest miłość do ojczyzny. Żeby pamiętał o tym wszystkim, co tu się kiedyś działo. A on jest bardzo zainteresowany tą historią, tym bardziej, że w naszej rodzinie właśnie pradziadkowie walczyli, tak? No trzeba było edukować młodzież według wartości, nie? Mamy taką tradycję, że właśnie na godzinę W i na Dzień Niepodległości przyjeżdżamy do Warszawy, bo tutaj całe szczęście, coś się dzieje. Przyjechaliśmy z Gdyni dzisiaj właśnie rano pociągiem, żeby właśnie uczcić tutaj ten dzień w taki inny trochę sposób niż co roku. Istotne, żeby pokazywać młodym? Bardzo, bardzo. Uważam, że to jest podstawa, nie? Żeby znać tą historię, żeby pamiętać i żeby czcić i wyciągać wnioski. Z głębi serca przede wszystkim. Miałem zawsze taką ochotę być tutaj, ale nie zawsze było mi dane. Nie tak dawno skończyłem seminarium, jestem wyświęcony na księdza, więc nie zawsze mogłem tutaj być. Ale sercem zawsze byłem z warszawiakami 1 sierpnia, więc z potrzeby serca i przede wszystkim z wychowania, które wtłoczyli mi moi najbliżsi, tak, że Bóg, honor i ojczyzna i przede wszystkim tradycja są bardzo ważne. Wydarzenie bardzo ważne w dziejach narodu. Konkretnie chodzi o zryw społeczeństwa Warszawy, które bardzo cierpiało przez okupantów hitlerowskich. No i jednocześnie chciano zabezpieczyć się, żeby z automatu nie zabrał nas Związek Radziecki, żebyśmy po odchodzących Niemcach stanowili już administrację, która miałaby przyjąć Niemców, która miałaby przyjąć Rosjan jako gospodarze po Niemcach, którzy by w tym czasie opuszczali. Trzeba jakoś hołd oddać, tak? Bohaterom, którzy walczyli. Przyjechaliśmy z Gdyni, bo mamy taką tradycję, przyjeżdżamy tutaj w sumie co roku na tego typu obchody. Po prostu dlatego, że tutaj się coś dzieje, są jakieś obchody i chcemy uczcić na przykład cześć ofiar i pamięć przodków. Klaudia Jachira wczoraj przeżyła dramat. Taki wpis zamieściła na Twitterze Jachira. Ukradli mi rocznicę. Narodowcy, pisowcy, prawica. Im więcej barw narodowych, wielkich słów używają, tym więcej hipokryzji, mniej prawdy i szczerych intencji. I ona się skarży, że ona obchodziła, ale już teraz nie obchodzi. Teraz nie umiem. Może za rok, po zmianie władzy, odzyskam te i wiele innych rocznic. Pamiętam Warszawę, ale nie potrafię dołączyć do obchodów. Gdy to piszę, przez Nowy Świat idą narodowcy, no ukradli mi rocznicę. Nienawiść do tego stopnia im zalewa mózg, że gdyby PiS powiedziało, że woda jest mokra, to oni będą protestować, że nie, absolutnie. Gdzie woda mokra? To jest jakaś pisowska sugestia, to nieprawda jest. Ten marsz, proszę Państwa, wczoraj tradycyjnie pokonał trasę od Ronda Dmowskiego na Plac Krasińskich. Uczestnicy tego marszu w jednym z okrzyków zwrócili się tak bezpośrednio do tych naszych sąsiadów, których pan Andrzej i ja tak lubimy. I krzyczeli na przykład Helmut, Helmut, nie udawaj, ukradł dziadek, ty oddawaj. Jak zareagował Sławomir Nitras na Twitterze na to? To, co zrobili wczoraj politycy PiS, między innymi Kowalski, Jaki, Ozdoba, jest zbezczeszczeniem pamięci ofiar Powstania Warszawskiego. Udział w tym zdarzeniu harcerzy jest absolutnym skandalem. Odpowiedzialni powinni ponieść konsekwencje. Sebastian Kaleta, o którym akurat Nitras nie wspomina, poczuł się wywołany do tablicy i odpowiedział na ten wpis Nitrasa tak. A co konkretnie zrobiłem? Jakie hasło pana ubodło? Cześć i chwała bohaterom, a może główne hasło marszu związane z żądaniem reparacji od Niemców? Może powinni Polacy skandować Danke lub Für Deutschland i dziękować Niemcom jak pana szef? Odwal się gości ode mnie i idź się podlizywać Niemcom gdzie indziej. Jeszcze o tej nienawiści, która im mózgi zalewa. Na pewno państwo o tym słyszeli. Powstanie, Muzeum Powstania Warszawskiego takie oświadczenie zamieściło w związku z tym, że Telewizja Republika tam nagrała wywiad z Robertem Bąkiewiczem, organizatorem tego wczorajszego marszu na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Był ten wywiad nagrany, no i się okazało, że ten wywiad się nie spodobał
dyrekcji Muzeum Powstania Warszawskiego wydano takie oświadczenie, w którym stwierdzono, że Bąkiewicz nie był zaproszony do muzeum. Jesteśmy zaskoczeni i zbulwersowani jego obecnością 1 sierpnia w naszej instytucji i nagłośnieniem przez niego tego faktu. Tam też w tym oświadczeniu podałem słowa o agresywnym zachowaniu Bąkiewicza wobec powstańców warszawskich. Muzeum dodało, że każdy może wejść do muzeum, ale powinien się zachować adekwatnie do powagi miejsca. Bąkiewicz się tam zachowywał absolutnie adekwatnie do powagi miejsca. Do sprawy się odniósł nasz naczelny. Przy okazji prezes od wszystkiego, czyli również od Telewizji Republika, Tomasz Sakiewicz, skomentował to tak. Powstanie wybuchło po to, żeby dać ludziom wolność i zaproszeni do niego byli wszyscy, którzy kochają Polskę. Segregacja ze względu na rasę czy poglądy to domena hitlerowców. Każdy, kto odmawia wstępu do Muzeum Powstania ludziom ze względu na ich poglądy, staje po stronie nazistów. Co powiedział sam Robert Bąkiewicz na naszej antenie na ten temat, to może Państwu zdążymy pokazać. Bardzo proszę uprzejmie telekino. Pokażcie ten krótki fragment z dzisiejszej rozmowy z Robertem Bąkiewiczem. Absurdalny zarzut. Trudno w ogóle mi się do tego ustosunkować, no bo bronić się przed kłamstwem, oszczerstwem, no jest niezmiernie trudno. A z drugiej strony, mówię, jest to instytucja, która robi niezmiernie wiele dobrych rzeczy. Dlatego odbieram to jako pewne działanie polityczne. Pamiętajmy o tym, że ja wczoraj wypowiadałem się w sposób bardzo taki krytyczny w stosunku do Republiki Federalnej Niemiec. Podjęliśmy pewną inicjatywę ustawodawczą dotyczącą reparacji. Parę dni wcześniej złożyliśmy wniosek do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Mogę zadać pytanie, czy to jest właśnie, czy te dwie sprawy nie mają po prostu zwyczajnie związku? Swoim własnym, naprawdę bardzo skromnym imieniu ja mogę powiedzieć, że ja odczuwam szacunek do tego jego mościa i wdzięczność za to, co on robi. Panie Robercie, pan się nie przejmuje. No. Koniec pierwszej części, ogłaszam uroczyście. Krótka przerwa i zaraz się widzimy znowu.